Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym moim czytaniu. Kochani, dziś czytanie, co zrobić w tej sytuacji. I tu rozłożę dla Was karty, zobaczymy, co karty pokażą. Zapytamy się, co zrobić w sytuacji, jeżeli chodzi o uczucia, co zrobić w sytuacji, jeżeli chodzi o Twoje sprawy prywatne, tak? Zobaczymy, jaką kartę dadzą Wam odpowiedź. Kochani, dwie karty dzisiaj do wyboru. Karta numer 1, karta numer 2. To jest karta numer 1. Wy się zastanówcie, przemyślcie, czy ta karta do Was coś mówi, czy Was przyciąga. Oczywiście skupiamy się na grafice karty. To jest karta numer 2, również przepiękna karta. Taka, obie są karty bardzo taką, mają głębię i taki przekaz, tak? Wy się skupcie, zastanówcie, przystopujcie sobie. Dziś właśnie takie, pomyślałam, że zrobię takie czytanie. Co zrobić w tej sytuacji? Co tarot tobie odpowie, jeżeli chodzi o kwestie uczuć i jeżeli chodzi o kwestie życia twojego prywatnego, tak? Kochani, nie będę już przedłużać. Zapraszam oczywiście na inne czytania na moim kanale. No, nie będę się tu powtarzać. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Będzie mi niezmiernie miło. Przypominam, jak zawsze na początku ogłoszeń parafialnych. Przypominam o promocji na listopadowe czytania prywatne u mnie na kanale, tak? Na kanale. No tak naprawdę wiadomość, możecie do mnie wysłać, kontakt jest zawsze pod każdym opisem, w każdym opisie pod czytaniem, tak? Kochani, nie przedłużam, już nie ględzę, nie gadam, tylko bo wiem, że czekacie na ten rozkład, przechodzę do czytania głównego. Kochani, mam kartę numer 1 dla osób, które tą kartę właśnie sobie wybrały w dzisiejszym czytaniu. I ja sprawdzę teraz, co karty mają do powiedzenia Tobie, co zrobić w tej sytuacji, jeżeli chodzi o sprawy Twoje uczuciowe przy Tobie. I sprawdzamy, co zrobić w tej sytuacji. Zobaczymy, co karty pokażą, co zrobić w tej sytuacji. Jeszcze takiego czytania nie było u mnie na kanale. Oczywiście, jeżeli takie czytanie Wam przypadnie do gustu, napiszcie w komentarzu. Będziemy robić aktualizację. Co zrobić w tej sytuacji? Tarot, tak? Patrzymy, co tarot chce Ci powiedzieć. I sprawdzamy. Najpierw karty rozłożę, później Wam wyjaśnię. Pytamy o aspekt uczuciowy tu. Co zrobić w obecnej sytuacji? Karty mi tu pokazują koziorożca, czyli albo Wy jesteście spod tego znaku, albo osoba, o którą pytacie, może być spod tego znaku. Również znak zodiaku byk mi się tutaj pokazuje. Idziemy dalej. O, zobaczcie, co zrobić w tej sytuacji. Jeżeli pytamy o uczucia, tak? Kochani, dwa razy wyszła mi karta, która mówi, że nie powinniście w tej relacji rywalizować, tylko powinniście być partnerami. Karty mi tu pokazują, że no ja nieraz mówię, że macie ten sam sznurek. Każdy z Was trzyma końce tego samego sznurka i każdy z Was ciągnie w swoją stronę. Każdy ma swoje racje, każdy próbuje tą drugą osobę przekonać do swoich racji, ale z drugiej strony wcale nie, żadne z Was jakby nie kwapi się do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za to, co będzie dalej przy Waszej relacji. Karty mi tu pokazują, że ktoś z Was powinien podjąć konkretną decyzję, co dalej. Jesteśmy razem, nie jesteśmy. Rozstajemy się lub jesteśmy na poważnie, tak? Bo dla części z Was mi tu karty pokazują, że możecie Wy być w jakiejś relacji, ta osoba, o którą pytacie, jest w relacji, wychodzą jakieś trójkąty, czworokąty miłosne. I tak dalej, kochani. Widzę również tu osoby spod znaku ryb, bardzo mocno mi się pokazują. Także albo wy, albo osoba, o którą w kartach pytacie, albo i wy, i osoba może być spod znaku ryb. Kochani, widzę, że po prostu żadne z Was jakby nie ma odwagi do podjęcia konkretnej decyzji, tylko liczy na to, co zrobi, czeka na to, co zrobi partner, partnerka, po prostu. I dlatego to wszystko jest takie
w zawieszeniu, takie stoi w miejscu, w martwym takim punkcie, oczekiwanie, że się coś zadzieje. Z jednej strony zmęczenie, znużenie, taka bezsilność, z drugiej strony ogromne uczucie, chemia i pragnienie bycia razem. No ale powiem Wam, że no, ktoś tu podjąć decyzję musi, tak? Co powinnaś zrobić w tej sytuacji? Podjąć konkretną decyzję. Tak karty mówią. Nie żyć złudzeniem, marzeniami, pragnieniami, tylko wziąć sprawy w swoje ręce i konkretnie podjąć decyzję. Co dalej, tak? W którą stronę zamierzasz iść, w którą stronę chcesz, żeby Wasza relacja się potoczyła. Nawet jeżeli jest to świeża relacja, nawet jeżeli jeszcze może między Wami nic nie było, a jest to platoniczne uczucie, tak czy tak sprawę trzeba wyjaśnić, sprawę trzeba postawić jako sprawę taką otwartą, tak? No tak wychodzi, kochani, jeżeli chodzi o uczucia. Karta anielska, co powinnaś zrobić w tej sytuacji? Sprawdzamy. Jeżeli chodzi o uczucia, widzicie, karta mówi, jesteś gotów. Karta ta mówi Tobie, że na pewne rzeczy już jesteś gotów. Jest odpowiedni czas, odpowiednia godzina. Warto nad tym się zastanowić. Warto by było porozmawiać, dojść do jakiegoś porozumienia, dojść do jakiegoś konkretu, tak? No, tak mi wychodzi, kochani, dla Was. Tak karty mówią dla Was, jeżeli chodzi o uczucia. No i sprawdzamy, co zrobić w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Wasze sprawy prywatne. Różne sprawy, nie wchodzimy w aspekt. Wy pytając, wiecie, o jakiej sprawie karty będą mówiły. Na pewno wychodzą mi sprawy jakieś finansowe. Patrzcie. Od razu karty pokazują sprawy finansowe. Co powinnaś zrobić w tej sytuacji? Zaraz zobaczymy. Wiecie co? Karty mi tu pokazują, że przyjąć czyjąś pomoc. Jeżeli ta pomoc albo już się pojawiła, albo pojawi się w niedługim czasie przy Tobie. I karty mówią, przyjmij pomoc, zaryzykuj. Karta mówi, nie blokuj się na nowe. Nawet jeżeli to wiąże się z wyprowadzką, ze zmianą nawet kraju, ze zmianą mieszkania, ze zmianą pracy, w której obecnie jesteś, lub jeżeli straciłeś pracę, no po prostu z ogromnym takim ryzykiem, o, dla Ciebie. Tu karty mówią, że boisz się jakiegoś ryzyka, jesteś zblokowana na coś. Co powinnaś zrobić w tej sytuacji? Zaryzykować. Zaryzykować, wybrać ścieżkę odpowiednią dla siebie. I tak jak nieraz mówię, w tym wyborze nikt Tobie nie pomoże. O, patrzcie, jak się zrybowało. Ale karty mi tu mówią, że tak czy tak, będziesz przed faktem, jeżeli chodzi o Twoje sprawy finansowe, związane z pracą, co powinnaś zrobić w tej sytuacji? Jeżeli czujesz jakiś mobbing w pracy, nacisk, niezadowolenie, bezsilność, jeżeli czujesz w pracy na przykład lub przy swoich sprawach finansowych niespełnienie, to coś zmień, zrób coś, zaryzykuj. Tak? Bez tego nic się nie zadzieje. Poza tym karty mi to mówią, że właśnie po podjęciu jakiejś ważnej dla Ciebie decyzji wszystko się dla Ciebie odmieni. I widzę stabilność finansową, materialną, taką mieszkaniową. Karty mi to mówią, że możesz się o coś starać, możesz zabiegać o jakieś mieszkanie. Możesz mieć problem na przykład z pieniądze, no tak mi wychodzi, kochani. I tu się dla Ciebie coś odmieni. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Kochani, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Pojawi się przy Tobie kobieta, która Ci pomoże. Matka, ciotka, babka lub znajoma, ale ktoś taki starszy, ktoś starszy wiekiem od Was. Ktoś, kto Wam pomoże, kto Was wesprze. No. No kochani, tyle dla karty numer 1. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podoba. Piszcie oczywiście w komentarzach. Ja przechodzę do karty numer 2, bo sama jestem ciekawa, co karty pokażą. W ogóle napiszcie mi, jak te karty rezonują z Waszą sytuacją, jak to się u Was... Oczywiście wiem, że nie każdy chce pisać komentarz, bo to jest każdego indywidualna sprawa. Ale jeżeli macie ochotę, napiszcie, tak? Jak to u Was, jak moje karty z Wami rezonują. No kochani, przechodzimy do karty numer 2 w takim razie. Kochani, no i mam kartę numer 2 i sprawdzamy, oczyszczamy karty, co zrobić w tej sytuacji.
co zrobić w sytuacji, w jakiej się znalazłeś, co zrobić w tej sytuacji. Zobaczymy, co karty pokażą dla osób, które wybrały kartę numer 2. Karta już sama skacze. Kochani, dokonać wyboru. Pytamy o uczucia. Co zrobić w tej sytuacji? Dokonać wyboru. Jeżeli wybór w Twoim sercu jest dokonany. Wiecie co? Dla części z Was... Zaraz rozłożę karty, bo dla części z Was karty, jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, spod znaku koziorożca lwa, osoby, które mają coś wspólnego z numerem 4, osoby spod znaku byka. No ta czwórka bardzo mocno mi się tutaj pokazuje. Kochani, dokonać wyboru. Dla części z Was karty niestety mówią, że trzeba będzie się rozstać albo zawiesić relacje na jakiś czas, żeby odpocząć, żeby zrozumieć, żeby przemyśleć, żeby zastanowić się, być może, żeby docenić. No, tak karty pokazują, dokonać wyboru, bardzo jasno. To, powiem Wam, karty pokazują najbliższy czas po dokonaniu Waszego wyboru, to zaowocuje... Dobre, nie to, że to zaowocuje bardzo dobry rezultat przyniesie to. Tak? Docenienie, zrozumienie, wybaczenie być może, kochani. Być może nawet wybaczenie. Bo karty pokazują, że Wy się bardzo zmagacie z takim zmęczeniem w tej relacji, w tym uczuciu. Bardzo tutaj lew się przebija. Też panna, ale najbardziej z tych wszystkich znaków to lew mi się pokazuje. Czyli albo Wy jesteście spod tego znaku, albo osoba, o którą pytacie. Co zrobić w tej sytuacji przy uczuciu? No i widzicie, ponownie lew wychodzi, ale uzbroić się w cierpliwość. Co powinniście zrobić w tej sytuacji? Uzbroić się w cierpliwość. Nie unikać tematów trudnych. Wręcz przeciwnie, skonfrontować się z problemem, jeżeli chodzi o uczucia. Tak? Ja, mi tu karty pokazują w ogóle miłość. Miłość i powiem Wam, że bratnie dusze. Bardzo silna więź. Bratnie dusze. No, nadzieje, miłość, kochani. Tu się wszystko między Wami poukłada. Na to potrzeba kilku miesięcy. Dla części z Was te kilka miesięcy to już trwa, ale no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Spotkaliście się w takim momencie życia i w takim momencie drogi się Wasze przecięły, że każdy z Was tutaj nie jest osobą w pełni, po prostu każdy z Was nosi jakieś brzemię, tak Wam powiem. Brzemię poprzedniej relacji, brzemię obecnej relacji, brzemię doświadczeń własnych życiowych. Duże zrozumienie tu będzie potrzebne, ale też, tak jak powiedziałam, decyzja, konkretna decyzja. Bardzo trochę karty zbliżone do tego, co wyszło dla karty numer 1 przy wyborze, chociaż z nieznacznymi różnicami. Tu mi bardzo wyszła karta bratniej duszy, bardzo, duża więź, duże uczucie, duża taka relacja bardzo silna. Dla części z Was bardzo toksyczna też, nie ukrywam, tak w kartach wychodzi. Że już kilka razy próbowaliście tą relację odsunąć od siebie, ale niestety, to nie jest takie proste. Sprawdzamy kartę anielską dla Was, kochani. Co zrobić w tej sytuacji? Przy uczuciu. Widzicie? Jasno i wyraźnie karty mówią, naucz się mówić nie. Sytuacja się dla Ciebie polepszy. Naucz się mówić nie. Bądź asertywny. Naucz się asertywności. Nie rób swoim kosztem czegoś, żeby zadowolić innych. Tak? Ja widzę, że Wy jesteście dosyć silnymi tu osobami, ale wrażliwymi. To ta wrażliwość Was tutaj trochę gubi. Dobra. Co zrobić w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Twoje sprawy osobiste,
niekoniecznie związane z uczuciami. Wiecie co? Akurat u Was wychodzą mi bardzo mocno uczucia. Bardzo mocno uczucia. Co zrobić w tej sytuacji? Tak jakby wszyscy byli w sytuacji, mają pytający w tym momencie moje karty. Jakby wszyscy myśleli o uczuciach, o związku, o miłości, o uczuciach, o partnerze, partnerce. Bardzo mocno karta kochanków się pokazuje i kochani, Wy się zastanawiacie, czy ta osoba nadal o Was myśli, czy chciałaby nadal być z Wami, czy wróci do Was, czy się odezwie, tak? Takie widzę myśli tu Wasze. Zastanawia Was, czy ta osoba, o którą w moich kartach pytacie, o której myślicie w tym momencie, czy ma kogoś, czy się z kimś spotyka, czy jest w nowym związku. No, ten rozkład Wam na to nie odpowie. Bardziej daje do zrozumienia przemyśl. Przemyśl tą relację, przemyśl tą sytuację. Być może zrób coś w tym kierunku, tak? W kierunku tej relacji. Widzę na pewno jakąś wiadomość między Wami. Widzę jakąś wiadomość między Wami. Wiadomość albo to Wy napiszecie, odezwiecie się do tej osoby, albo ta osoba do Was. W każdym razie widzę rozmowę. No oczywiście to jest czytanie ogólne, także tutaj nie powiem Wam zamiary tej osoby, ale... No ale to, co Wam powiedziałam, tak w kartach wychodzi. Co zrobić w tej sytuacji? Przemyśleć. Zastanowić się. Jak nieraz mówię, przemyśleć, czy ta osoba, o którą w kartach pytasz, da Tobie uczucie, da Tobie relację, da Tobie związek, da Tobie to, czego pragniesz i oczekujesz od tego związku, od tej relacji, od tego mężczyzny lub tej kobiety, kochani. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Sprawdzamy. Ale nadzieja tu jest. Jest nadzieja. Sprawy urzędowe lub sądowe przy Tobie. Wiadomość, niespodziewana wiadomość. Sprawy urzędowe lub sądowe przy Tobie, kochani. To ukryte przed Twoim okiem, to schowane na ten moment. Oczywiście, jeżeli czytanie Wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie. Będę nudna, będę się powielała. Kochani, zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Również przypominam na sam koniec o promocyjnych czytaniach na miesiąc listopad. Czytaniach prywatnych, bo tak jak mówię, to czytanie z czytaniem ogólnym. Dziękuję Wam serdecznie za czas spędzony ze mną, za czas z moimi kartami. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.